Hej, witajcie na kanale MathyMagic. W każdą środę o 14:00. Dzisiaj trzeci odcinek z cyklu Matematyka w filmie. I to w jakim filmie? Dzisiaj bierzemy jeden z moich ulubionych filmów akcji, czyli Szklana Pułapka 3, kiedy to John McClane biega po Nowym Jorku i rozwiązuje różne zagadki. Dzisiaj weźmiemy jedną z tych zagadek i postaramy się ją przedstawić matematycznie i później dojść do bardzo ciekawej konkluzji i najlepszej strategii, jaką John McClane powinien użyć w rozwiązaniu tej zagadki. Także zostańcie do samego końca, a teraz przypomnijmy sobie, o co chodziło w tej zagadce. On the fountain there should be two jugs. Do you see them? A 5-gallon and a 3-gallon. Fill one of the jugs with exactly 4 gallons of water and place it on the scale and the timer will stop. You must be precise. One ounce or more or less will result in detonation. Tak oto wygląda butla 5-galonowa, bardzo popularne, tutaj te 3-galonowe są równie popularne, stąd właśnie widzieliśmy je przed chwilą w filmie. No i możecie zobaczyć na kanale MathyMagic, gdy porównuję system imperialny z metrycznym, galony z litrami, mile z kilometrami, metry z jardami. Zresztą wszedłem w wirtualną polemikę z Dawidem Myśliwcem z kanału Naukowy Bełtokot. Zobaczcie sobie ten odcinek tutaj. A teraz już zajmijmy się zagadką. Nie ma czasu napełniać 5-galonowych butli. Zresztą trzeba tutaj w Las Vegas oszczędzać wodę, więc zastąpię ją takim oto kubeczkiem. No i tą 3-galonową butlę zastąpię troszkę mniejszym kubeczkiem. Potrzebuję jeszcze do tego źródła wody, układ współrzędnych i możemy zaczynać. Na 5 to mi w zupełności wystarczy. Ta pionowa oś, która zwykle jest osią Y, dzisiaj będzie reprezentować oś butli 5-galonowej. Natomiast ta oś będzie to butla 3-galonowa. I teraz tam na wysokości 5 galonów ustawię sobie taką linię, której nie mogę przekroczyć, gdyż nie mogę wlać więcej niż 5 galonów do butli 5-galonowej. I również tutaj na wysokości 3 galonów również taką prostą linię i to będą moje taki prostokąt 3x5, który będzie wyznaczał granice, w których mogę się poruszać, napełniać i opróżniać te nasze butle. I teraz ustalmy zasady gry. Otóż jeżeli będziemy iść w górę, to tak byśmy napełniali nasz 5-galonową butelkę. Jeżeli będziemy szli w dół, to będziemy ją wypróżniać. Więc tutaj może dam sobie lejek i będziemy wypróżniać do butelki, gdyż w Las Vegas woda jest bardzo cenna, nie wolno jej marnować. Jeżeli poruszamy się w prawo, to napełniamy nasz 3-galonowy kubek, jeżeli w lewo, to go opróżniamy. Więc w górę, w dół, w prawo, w lewo to są nasze drogi, po których możemy się poruszać. Możemy się również przemieszczać po przekątnych, to znaczy na przykład od tego punktu 1 do 1. To jest tak, jakbym opróżniał mały i napełniał duży kosztem tego małego, czyli opróżniam mały i napełniam duży, więc jestem w tym punkcie. No i z powrotem również na przykład od tego miejsca do tego miejsca po takiej przekątnej to jest, że przelewam z dużego, duży trasi, czyli idzie w dół, ale mały zyskuje, czyli idzie w prawo. No i to są nasze 3 drogi, w którymi możemy się poruszać. Nie możemy niestety po takiej przekątnej iść, bo to jest tak, jakby się napełniał i duży, i mały. A to jest niemożliwe, żeby jeden się napełniał kosztem drugiego, a drugi kosztem pierwszego. Więc mamy jeszcze raz, żeby podsumować, w górę, w dół, w prawo, w lewo i po takich przekątnych. No i jeszcze jedna zasada bardzo ważna. Gdziekolwiek byśmy nie szli, którąkolwiek drogą byśmy nie szli, zawsze musimy dociągnąć kreskę do tej białej krawędzi. Na przykład nie możemy napełnić tego małego kubka tylko do tego miejsca, w 2/3. Take a 3-gallon jug, fill it a third of the way up. No, he said be precise, exactly 4 gallons. Musimy być dokładni, jak tutaj wyznaczyć 2/3. To nie jest aż takie łatwe, dlatego zawsze musimy dociągnąć do krawędzi, a to oznacza, że zawsze albo opróżnimy cały kubek, albo napełnimy cały kubek. Ok? I teraz mam nadzieję, że zasady są jasne. Dajcie mi szansę, a zobaczycie, że jak na przykładzie zobaczycie, jakie to jest łatwe, dlatego mam tutaj źródło wody, mam kubki, no i będziemy to wszystko matematycznie, będziemy za tym podążać i mam nadzieję, że wszyscy zrozumieją. Ok, zaczynamy. Na początku oczywiście jesteśmy w punkcie 0,0, oba kubki są puste. No i mamy do wyboru, albo do bandy w tą, albo do bandy w tą, albo napełniamy mały kubek, albo duży. Ok,
nie wiem, w którą stronę pójdziemy. Właściwie możemy rzucać monetą. Dajmy na to, napełniamy duży kubek, czyli jedziemy aż do bandy tam w górę. Okej, oto 5-galonowy kubek. I teraz, pamiętajcie, możemy tylko w prawo, w dół albo po przekątnej. Możemy tam do tego kubka, do tej krawędzi, czyli w prawo, napełniać mały kubek. To trochę nie ma sensu, dwa kubki pełne, co później z tym zrobić, nie? Można z powrotem do punktu wyjścia, czyli wylać to. To też nie ma sensu, więc jedziemy po przekątnej. Oczywiście jest to jednoznaczne z przelewaniem z dużego kubka do małego, do samej krawędzi, czyli do pełna. Oto 3 i 2. I teraz, co robimy z tego punktu? Możemy iść w górę, czyli dopełnić duży kubek. To bez sensu, to jest tak, abyśmy w tym rogu skończyli dwa kubki pełne. Nie ma sensu. Możemy go opróżnić, to też nie ma sensu, bo moglibyśmy równie dobrze zacząć w prawo. Więc ostatnią drogą, która jakakolwiek tutaj ma sens, to w lewo, aż do tej krawędzi. To jest tak, jakby opróżniać to na pustynię. I to jest właśnie droga, którą wybierzemy, która tworzy coś nowego. No i kolejny punkt. Co tu można? Właściwie w górę nie ma sensu, w dół nie ma sensu, tylko po przekątnej w prawo, czyli innymi słowy, wylać z dużego kubka, nalać do małego. No i znowu trzy drogi, w prawo, w lewo albo w górę. Przekątna tutaj nie jest opcją, w prawo nie ma sensu, jesteśmy w rogu, w lewo jesteśmy w rogu, tylko w górę coś odkrywamy nowego, więc napełniamy duży kubek. Ok, z punktu 2-5, gdzie idziemy? W prawo nie ma sensu, w lewo nie ma sensu, więc tylko po przekątnej. No i właśnie teraz będziemy już na tym poziomie, który żeśmy chcieli. Innymi słowy, opróżniamy i właściwie dopełniamy mały kubek kosztem dużego i tu są nasze 4 galony. I właściwie tyle. Także jak widzicie, gdy tylko napełniliśmy 5-galonówkę do pełna, zawsze były 3 drogi do wyboru. No i zawsze wybieraliśmy tą, która nie kończyła się w jakimś rogu. A ktoś może powiedzieć, okej, może miałem szczęście, może rzeczywiście tam wybrałem 5, może jakbym wybrał 3, wtedy John McClane miałby więcej kłopotów. Okej, wybierzemy 3. 3 ścieżki. W górę, w lewo, nie ma sensu, tylko po przekątnej ma sens, czyli przelewamy z 3 do 5. W górę nie ma sensu, w dół nie ma sensu, jesteśmy w rogach, tylko w prawo 3 droga do samej bandy. Innymi słowy, nalewamy 3 do pełna. Jedyna droga, która ma sens, to znowu po przekątnej w lewo, czyli napełniamy 5 kosztem 3. Jak widzicie, jesteśmy w punkcie 1-5, czyli mamy 1 galon tutaj i 5 tutaj. Jeżeli na przykład Simon prosiłby o 6 galonów, to byłoby nasze rozwiązanie takie. Jeżeli o 1 galon, no to takie nasze rozwiązanie. No ale prosił o 4, więc dopóki nie uderzymy tamtego punktu albo tego, no to zadanie jest jeszcze nierozwiązane. Gdzie idziemy teraz? W lewo nie ma sensu, w prawo nie ma sensu, tylko w dół ma sens, więc opróżniamy 5. W prawo nie ma sensu, w lewo nie ma sensu, tylko po przekątnej, więc przelewamy z małego do dużego. Sami widzicie, jak to idzie, tylko w prawo ma sens, napełniamy 3 do końca. No i wreszcie z punktu 3-1, właściwie moglibyśmy już skończyć. Uważacie, że 3 galony tutaj i 1 tutaj to już jest przecież 4 galony? To chciał Simon, moglibyśmy dać te 2 na skalę, ale może tam nie było miejsca, żeby dać 2 galony, żeby dać 2 butelki na tą skalę, więc zostaje nam tylko właściwie jedna droga, nie w dół, nie w górę, tylko po przekątnej do naszego punktu 4-0-4 i to jest nasze upragnione 4 galony. Także oto doszliśmy do naszego drugiego rozwiązania. Innymi słowy, jaka jest strategia, którą John McClane powinien mieć tutaj? To właściwie nie myśleć, po prostu zawsze masz 3 drogi i zawsze wybierz tą, która nie kończy się w rogu. Nie musisz o niczym myśleć, po prostu to idzie w kółko. No i tam już, jeżeli teraz opróżnimy tą 3, to jesteśmy z powrotem w tym punkcie 3-4 i koło się zamyka. A skoro się koło zamyka, to można chodzić tutaj oczywiście w kółko i uderzyć w każdy z tych punktów. Dlaczego to jest możliwe? To jest możliwe, ponieważ 3 i 5 to są tak zwane, po angielsku mówimy co-primes, albo po polsku mówimy liczby względnie pierwsze. To znaczy, że ich największym wspólnym
dzielnikiem jest właśnie 1. I gdy tak jest, zawsze takie kółko będzie zamknięte. Na przykład liczby, które nie są wspólnie pierwsze, na przykład 4 i 6, nigdy by się w ten sposób nie zamknęły, gdyż 4 i 6 i największy wspólny dzielnik to 2, a zatem jedyny punkt, który będzie można trafić, jest to wielokrotność dwójki, czyli 2, 4, 6. Nigdy nie można było uzyskać liczby nieparzystej. I jeszcze jedna ciekawostka tutaj matematyczna. Jak widzieliście na początku tego odcinka, byłem dosyć precyzyjny, gdy tworzyłem ten prostokąt, tak jak nigdy. Właśnie po to, żeby teraz na końcu przeciągnąć tutaj tą przekątną i pokazać Wam, że ona nie uderzy w żaden z tych białych punktów. Tak to zawsze będzie, gdy bokami prostokąta są liczby względnie pierwsze, których największym wspólnym dzielnikiem jest właśnie 1. Gdyby na przykład Simon poprosił o to, żeby na przykład dać 7 galonów na wagę, to masz 3 i 4, 6 galonów. 3 i 3. Jest mnóstwo różnych rozwiązań. Tak naprawdę tych rozwiązań jest między 3 a 5, czyli do 8 galonów można znaleźć każdą liczbę w tym ustawieniu. Tak samo byłoby na przykład, gdyby bokami były 4 i 9. Gdyby nasze butelki miały 4 i 9 galonów, to są również liczby względnie pierwsze i również taką pełną siatkę można by z tego ustalić. Ale gdyby na przykład Simon dał nam galony na przykład 6 i 15, no to wtedy największym wspólnym dzielnikiem 6 i 15 jest 3. I wtedy byśmy wpali w taką pętlę 3, 6, 9, 12, 15. 3, 6, 9, 12, 15. Ani jedynki, ani dwójki byśmy nie uderzyli i niektóre z tych kombinacji po prostu byłyby, niektóre z tych punktów byłyby nie do osiągnięcia. Taka dzisiaj kratka dla fanów kina akcji, ale również teorii liczb, no i geometrii. I moja ukryta agenda w tym wszystkim, ukryty temat, czyli liczby względnie pierwsze. Na tym kanale jeszcze na pewno nieraz nas zaskoczą, a ja już się z Wami żegnam. Na koniec 59. odcinka wiszę Wam 59 pompek w szczytnym celu 1000 subskrybentów do 100. odcinka, a zanim to zrobię, to muszę Wam powiedzieć, że 59 to również liczba pierwsza, czyli po angielsku mówimy prime. Również mówimy prime na kogoś, kto jest w formie. Więc w życiowej formie, umysłowej, fizycznej, jakiejkolwiek. Więc dopingujcie mi, gdyż ostatnio bardzo ciężko mi poszło i trzeba być w dobrej formie, żeby zrobić 59 pompek. Więc już teraz zaczynam, a dla Was muzyka Łukasz Olszówka. No i dopingujcie mi, widzimy się za tydzień.